Jeżeli dotarliście do tego momentu, to bardzo się cieszę, bo właśnie szykuję dla Was kolejny materiał. I już teraz mogę Wam zdradzić, że nie do końca wszystko poszło zgodnie z moim planem. Będzie to recenzja jednego z najpopularniejszych crossoverów w naszym kraju. Nowa Cupra Formentor, pomimo swojej zadziornej sylwetki i obiecujących kształtów, okazała się autem raczej miejskim. W materiale nie zabraknie też ciekawych motocykli, chociaż ich udział też sobie wyobrażałem troszkę inaczej. Jeżeli jesteście ciekawi, co z tego wszystkiego wyjdzie, zostawcie łapkę w górę, a ja zabieram się do roboty.